Na rowerze ekstremalnie, ale i bezpiecznie będzie można jeździć w Wiśle. Właśnie otwarto tam profesjonalne trasy rowerowe MTB. Chcieliśmy stworzyć obiekt, który stricte będzie się nadawał do szkoleń różnego rodzaju kolarzy z techniki jazdy górskiej. Więc na takiej trasie, która jest tak naprawdę krótka, bo mniej więcej jest tam 200 km, naprawdę bardzo dużo elementów technicznych znajdziemy. Kopy, dropy, rodgardeny, bandy, uskoki. Każdego kolarza zapraszamy i można naprawdę go fajnie przeszkolić. Takiego miejsca w Wiśle, a nawet w całych Beskidach brakuje. Brakuje też profesjonalnych zawodów, choć ukształtowanie terenu jest idealne. Tadeusz Spilok z Ustronia ekstremalnie na rowerze jeździ od 20 lat. Startuje w maratonach górskich, do których przygotowuje się na Kubalonce, Białym Krzyżu czy też na Baraniej Górze. Codziennie przejeżdża na rowerze średnio 50 km. Nową trasą jeszcze nie jechał. Na oko widzę, że to będzie bardzo trudna trasa, ale i dająca dużo satysfakcji. Technicznie jest dobra, widzę. Hopki są, skocznia jest. A u góry też pewnie jakaś trudność będzie dużo. Chrzest bojowy trasa przeszła pod kołami JBG2 Team z Ustronia, jednej z najlepiej utytułowanych drużyn w Polsce. Zawodowy team, który ściga się w najważniejszych imprezach światowych. No, jakby ciągle są częścią światowej czołówki. Na każdych pucharach świata i zawodach międzynarodowych pokazują swoją klasę. W Wiśle także pokazali, na co ich stać. Adrian Brzuska trenuje od 15 lat, a zawodowcem jest od 7. Jest w pierwszej dziesiątce mistrzostw świata, a także jest kilkakrotnym mistrzem Polski. Wiślańską trasę porównuje z najlepszymi światowymi obiektami. Trasa ta ma umożliwić zawodnikom startującym w różnego typu zawodach na rowerach górskich polepszenie swojej techniki oraz wytrzymałości. Trasa wymaga przygotowania nie polecana dla całkowicie początkujących, aczkolwiek osoby, które mają systematyczną styczność z rowerem, dadzą sobie tutaj radę. 1200 metrów z przeszkodami ma się wydłużyć, obiecuje burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który w kolarstwie górskim widzi dużą przyszłość dla Wisły. Chcemy przede wszystkim tutaj jeszcze w rejonie Malinki wytyczyć kilka kilometrów tras. To jest, w tej chwili rozmawiamy o 5 kilometrach i mam nadzieję, że to będzie kolejnym uzupełnieniem właśnie tego regionu, tego terenu. Dajemy sobie czas tego roku, być może przyszłego, ale tak ściśle mówiąc, myślę, że w tym roku się uda wytyczyć te trasy. Tutaj właściciele hotelu Podium bardzo mocno się zaangażowali w powstanie tych tras i za to im bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest tego typu inspiracja bardzo potrzebna nam wszystkim, żeby coś kolejnego powstało. Trasy kolarstwa górskiego w Wiśle dostępne są bezpłatnie dla wszystkich. Wystarczy uzbroić się w kask i odrobinę odwagi. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.